Serdecznie. Dzisiaj dla Was kolejne nagranie z kolejnego przepięknego, uroczego miejsca w kompleksie bunkrów, takich historycznych z II wojny światowej, może jeszcze z pierwszej. Do czego zmierzam? Wielu z Was ostatnio zadaje mi takie pytanie, jaka to jest droga, Robert, którą Ty kroczysz? Otóż to jest tak, jakbyście mnie nie słuchali albo nie czytali tego, co ja wstawiam, z uwagi na to, że ta droga moja, którą ja kroczę, jest bardzo prosta. To jest taka tak prosta droga, jak konstrukcja cepa. Czyli tak, zawsze powtarzam Wam i będę powtarzał z uporem maniaka, że żeby ruszyć w ogóle w tej drodze przemian naszych, takich całkowitych, kompleksowych, musimy zacząć od głowy. Nie od, jak to mówią, tyłka strony, tylko od głowy. Ponieważ powtarzam i zawsze będę powtarzał, że człowiek staje się tym, o czym przez cały dzień myśli. Naprawdę, wierzcie mi, o czym przez cały dzień myślicie. Jeżeli myślicie negatywnie, jeżeli myślicie źle, mściwo, gdzieś z jakimś zawzięciem, smutno, szaro, albo że nie uda mi się, nie dam rady, wszystko to do siebie przyciągniecie. I to nie jest żart. Przyciągniecie to. I to się wszystko wydarzy. Tak będzie się działo. Ja tego doświadczyłem na sobie. Zaczynamy od zmian myślowych takich. Myślowych, czyli wiadomo, myśli nie jesteśmy w stanie kontrolować, bo jest ich setki tysięcy na co dzień. Dziesiątki tysięcy tam w godzinie. Ale jesteśmy w stanie kontrolować emocje. Czyli są dwa rodzaje emocji, jak ja zawsze powtarzałem. Złe i dobre. I zauważcie teraz, co się dzieje z Wami, jeżeli przez cały dzień jesteście w tych złych emocjach. Czyli na tego się denerwuję, tam jestem zła, tu się czegoś lękam, tu jestem zły, tu coś nie tak, nie? Z kim się kłócę i co? Wypalacie się, słabniecie. A jeżeli pilnujecie tych dobrych emocji, przez cały dzień staracie się być spokojni, wyciszeni emocjonalnie, uśmiechacie się, nawet na siłę czasami, by jesteście mili dla ludzi, ludzie są dla Was mili, przyciągacie to dobro, czyli te dobre emocje. I co się dzieje wtedy? Te dobre emocje jakby ładują Wasze akumulatory. A kiedy już po takim treningu, powiedzmy każdego dnia pilnujemy tych emocji, a to nie jest żaden problem, to nie jest wielki wysiłek, wtedy nasz organizm się doładuje energetycznie, bo co nam umysł robi? Płata nam figla, bo jeżeli jesteśmy w złym nastroju, w złych emocjach, wypalamy się. A jeżeli jesteśmy w dobrych emocjach, w dobrym nastroju, czyli ładujemy swoje akumulatory, czyli stajemy się silniejsi. A co za tym idzie? Jak stajemy się silniejsi, naładujemy te nasze akumulatory od wewnątrz, wtedy możemy spakować plecak i ruszyć w dalszą drogę przemian, aby wtedy pracować nad sportem, nad swoim ciałem, nad rzeźbą ciała, powiedzmy stosować jakąś dietę taką, ale nie taką ekstremalną, tylko ja Wam zawsze mówię, że jeść tyle, ile trzeba, nie za mało, nie za dużo, różnorodnie, pilnować tego, żeby się nie objadać, nie obżerać tam na chama. I wtedy do tego wprowadzamy suplementację, o której też ja często wspominam. Niektórzy mówią, że nie wierzę w takie rzeczy, to, ale ja mówię o rzeczach, które sam na sobie testowałem i testuję do dzisiaj. I jeżeli chcecie być w życiu odrobinę szczęśliwsi, jeżeli chcecie, żeby czas się zatrzymał, jeżeli chcecie być młodsi, jeżeli chcecie zyskać na zdrowiu, być ludźmi na czasie, na topie, inaczej się ubierać, to stosujcie to, wejdźcie na taką drogę, nie dziadziejcie, nie moherzejcie. Jeżeli chcecie też zyskać swojego zdrowia, bo nieraz towarzyszą nam nawet w tym wieku już, powiedzmy po 40, ciężkie choroby, które wloką i tylko pogłębiają. Zacznijcie żyć, obudźcie tego olbrzyma w sobie poprzez zmianę myślenia, czyli pozytywne emocje, pilnujemy się ich, nie przyciągamy tego zła do siebie, wtedy możemy pomyśleć o dalszych przemianach. Ja to zrobiłem i Wy to zróbcie. Dlaczego Wam mam się nie udać? Dlaczego ja na przykład nagrywam ten film dla Was z czystej przyjemności i raduję się tym, że mogę być akurat w takim miejscu i od rana żyję w dobrych emocjach, wierzcie mi. To nie jest żart. Uśmiecham się i cieszę się, że wiele, wiele rzeczy ja zmieniłem i zmieniło się wokół mnie, w całym moim otoczeniu, łącznie z ludźmi dobrymi, których ja do siebie przyciągam. Myśląc o tych ludziach, o pozytywnych ludziach, o dobrych ludziach, przyciągam dobrych ludzi. Będziesz myślała o złych ludziach, będziesz myślała o biedzie, przyciągniesz biedę. Chcesz, żeby twoje życie się unormowało, zastosuj to wszystko, ale nie zaczynaj od tak zwanej dupy strony, tylko zacznij od głowy. Powolutku, powolutku bądźcie w kontakcie ze mną i na pewno wspólnie jakoś zrozumiemy to, albo ja postaram się pomalutku
mówić do Was troszkę inaczej, żebyście to zrozumieli, że ta właśnie moja droga jest najprostsza, którą ja sobie zastosowałem. Ja nie zadaję sobie żadnego wielkiego trudu. Staram się wcześniej wstawać i robić wszystko na bieżąco, żeby się nie zawalić we wszystkim, żeby mieć ten czas dla siebie, dla Was, dla innych i zmieniać swoje życie jeszcze w tym czasie. A potem to już idzie samo, to się samo zmienia. Jak już ruszysz, nabierzesz dobrych nawyków, to życie będzie zmieniało się samo. Samo, będzie się rozwijało przed Tobą, jak ten jadący samochód nocą, który tam światła mu świecą na 200 metrów i rozwija kolejne 200 metrów, kolejne 200 i tylko na 200 metrów, a dojeżdża powiedzmy z Warszawy do Katowic, prawda? No, czyli tak, rozwincie przed sobą te 200 metrów, czyli zacznijcie od głowy. Potem rozwiniecie następne 200 metrów, następne 200 metrów i 200 metrów i tak będziecie brnęli do swojego celu. Ja Was zapraszam do tej drogi, bo ona nie jest ciężka, nawet też nie jest owiana żadną wielką psychologią, czy filozofią, czy tam socjologią nawet. To są rzeczy bardzo proste, gdzie nasz umysł przez lata jest już zawalony takimi skorupami myślowymi, schematami starymi, gdzie nam narzucono od dziecka i nie możemy się tego pozbyć. I tylko to nas blokuje, ta psychiczna blokada, którą nam założono. A to wszyscy nam założyli, i rodzice, i nauczyciele, i środowisko, i Kościół. Wszyscy nałożyli nam tę blokadę, z której wy się nie możecie wydostać. I tak naprawdę niewielka garstka ludzi żyje sobie elegancko, która to rozumie na poziomie, a te 98% ludzi na świecie męczy się, boryka się z tym problemem, bo nie rozumie podstawowego prawa życia. I jeżeli to zrozumiecie, zmienicie wszystko i możecie żyć tak, jak te 2% żyje. I tak jak w tym filmie, o którym ja Wam wspominałem, jest ciekawie powiedziane, dlaczego 2% ludzi na Ziemi zarabia całość pieniędzy, większość pieniędzy tych, które zarabia 98% ludzi. A dlatego, że oni zrozumieli podstawowe prawo życia, że zaczynamy od głowy, zaczynamy od tej pracy nad sobą, zaczynamy myśleć pozytywnie i przez cały dzień myśląc pozytywnie przyciągamy do siebie to się zmaterializuje, nie wiadomo w jaki sposób i ty nie musisz pytać ani dociekać w jaki sposób, ale jak w tym filmie jest pięknie też powiedziane, że całe otoczenie i świat dopasuje się do ciebie, jeżeli będziesz myślał pozytywnie. To jest pierwszy krok w mojej drodze i w tych moich przemianach, o których ja Wam mówiłem, moi drodzy. Mówię tak szybko, troszkę chaotycznie, bo chcę, żeby to kuźwa było tak dynamicznie. Chcę, żebyście się trochę uśmiechnęli i żebyście zrozumieli, że wszystko na świecie jest dla Was i jest to możliwe dla Was, że to nie ma tak, że tylko jakaś tam gwiazda żyje sobie na poziomie, a tam ktoś żyje inaczej, a tamten jest zdrowy, a ja jestem chory. Nie. Ty jesteś takim samym człowiekiem i wszystko należy się dosłownie tak samo Tobie, jak temu, który już jest na szczycie. I Ty będziesz na szczycie. I tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Tu nie ma żadnych ograniczeń, ani wykształcenie tu nie ma nic wspólnego z tym, bo cały czas możemy się intelektualnie dokształcać, co ja Wam też polecałem. Właśnie dokształcanie to jest też jeden z elementów w tej mojej drodze. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego i wierzę w to, że dacie radę, wierzę w to, że będziecie w kontakcie ze mną i cieszę się, że w ogóle jesteście. Was pozdrawiam i subskrybujcie mój kanał.